Ernest Bodził, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Artur Martyniuk, prezes Poleregio. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Porozmawiamy sobie o kolei. O tym, co się stanie, gdy za moment pojawi się konkurencja. Ale zaczniemy od innych rzeczy, bo interesuje mnie to, jak kolej może wpływać na rozwój gospodarczy poszczególnych regionów. A pytam o to dlatego, że ostatnio pojawiła się taka informacja, że do niewielkiej miejscowości, miasta Końskie, wróciła po iluś latach kolej. Zresztą to gdzieś tam się pojawiało w obietnicach prezydenta kiedyś. Są pociągi. To jest 20-tysięczne miasto, z którego pociągi przez wiele lat nie jeździły. Teraz już jeżdżą. Co to dla takiego miasta może znaczyć? Dziękuję za to pytanie, bo to pytanie jakby wpisuje się w tą naszą misję tej kolei regionalnych. Co to może znaczyć takiego 20-tysięcznego, czy dla 10-tysięcznego miasta, czy nawet dla wiosek, z których pasażerowie jadąc do Kielc, do Łodzi czy do Skarżyska będą odjeżdżali. Ano to, że podobnie jak w krajach troszeczkę bardziej rozwiniętych niż my, ta kolej regionalna w jakiś sposób dowozi tych pasażerów do mniejszych i większych miejscowości, przede wszystkim do pracy, ale też i do ośrodków zdrowia, do przedszkoli, do szkół, prawda? To jest jakby niezwykle ważne, żeby te miejscowości, a 20-tysięczne miasto już jest całkiem dużym ośrodkiem, żeby miały możliwość dojechania transportem szynowym, który jest najbezpieczniejszy, najbardziej ekologiczny, bez emisji CO2, żeby miały możliwość, żeby mieli ludzie możliwość dojazdu do pracy, do szkoły, prawda, po zakupy. A w szerszym kontekście, jak Państwo pewnie wiecie, na przykład w Niemczech czy w krajach, które troszeczkę mają gęstszą sieć infrastruktury, no i jakby przede wszystkim coraz lepsze i bardzo duże taktowanie, czyli dużą ilość par pociągów w ciągu dnia, tam ośrodki do 100 tysięcy, to 100 do 50 tysięcy, one są takimi największymi kontrybutorami do PKB, do produktu krajowego brutto i przede wszystkim do dochodu rozporządzalnego w tym państwie. O co chodzi? Chodzi o to, że na przykład już taki ośrodek do 100 tysięcy mieszkańców, czy 75, on w obrębie kilkudziesięciu kilometrów, on integruje tą społeczność, prawda, jest takim, powiedzmy, słońcem, prawda, albo takim integratorem tych mniejszych miejscowości i wiosek, i on generuje w sposób bardzo znaczący mieszkańców z mniejszych miejscowości, umożliwiając im przede wszystkim dojazd do pracy, prawda. I na przykład w krajach takich jak Austria, Szwajcaria czy Niemcy bardzo często duże koncerny BASF czy tego typu podobne, czy koncerny farmaceutyczne, one mają swoje siedziby właśnie w takich miastach. Nie w dużych, ogromnych miastach, tak jak na przykład Polska Wielka Piątka, prawda, tylko w mniejszych miejscowościach, tam 50 tysięcy, 100 tysięcy mieszkańców, a nawet mniejsze, prawda. I jakby ta gęsta sieć i umożliwienie właśnie mieszkańcom takich końskich dojazd do większego miasta, właśnie do tych większych Kielc, czy Łodzi, czy Skarżyska Kamiennej, powoduje to, że jakby ta nasza misja prospołeczna jest realizowana też raz, ale przede wszystkim też ci mieszkańcy nie muszą jechać dalej, czy nie przeprowadzać się do dużych miast, tylko zwyczajnie w sposób mogą dojechać w sposób swobodny, komfortowy do tych średnich i większych miast, tam pracując i powiedzmy późny popołudnie wracając do domu. Tu, panie prezesie, pojawia się kwestia biletu. No bo jeden bilet tu, drugi tam, trzeci jeszcze gdzie indziej. Da się zrobić coś takiego, żeby osoba dojeżdżająca do większego miasta z mniejszego mogła poruszać się i tu, i w innym mieście na jednym bilecie? Na jednym bilecie, znaczy tak, na pewno to, co pan mówi, jest słuszne, bo powinniśmy mieć, nawet bym powiedział, jestem takim zwolennikiem jednego biletu na wszystkie środki transportu. To też nie jest proste na obecną chwilę, dlatego że duża część różnych, nazwijmy to, mediów czy środków transportu ma swoje różne taryfy, też są taryfy metropolitalne, miejskie i tak dalej. One są wciąż niepointegrowane, ale my, czy koleje dalekobieżne, czy koleje regionalne staramy się jak najbardziej to integrować w ofertę spójną, jednolitą do pasażera. I to jest duże wyzwanie, ale musimy zrobić szybko. No i oczywiście przy odpowiednio niskim koszcie, prawda? Teraz, żeby nie być gołosłownym, jeśli chodzi o przykłady krajów zachodniej Europy, na przykład Austria przed chwilą wprowadziła
tak zwany climate ticket. To się klima nazywa nie bez przyczyny, prawda? No bo de facto jego zaletą jest to, jego celem jest to, aby nie tylko umożliwić dojazd mieszkańcom w ramach misji społecznej, prawda, tym mniejszym miejscowościom, wioskom, ale przede wszystkim, żeby nawet ci, powiedzmy, średnio zamożni i zamożni obywatele Austrii porzucali samochody, prawda, czy te, które emitują CO2, ale również generują korki duże w miastach, na korzyść transportu szynowego. Tak, tak. I to jest niezwykle istotne. I tylko też warto oczywiście powiedzieć, że ta zintegrowana oferta, no ona jak na Austrię jest tania, bo to kosztuje 900-950 euro, natomiast już w krajach takich jak Niemcy, które są podobne do Polski, jeżeli chodzi o powierzchnię, no to już jest koszt rzędu 3000 euro. A to jest rocznie, tak? Tak, rocznie, tak, ale de facto na wszystkie środki transportu, kolej, autobusy, wszystko jest zintegrowane w jednym klimatykiecie. I też trzeba wziąć pod uwagę, że Austria jest mała, prawda? Natomiast w takiej de facto podobnej powierzchni Szwajcarii już ten bilet jest 3 razy droższy. W Niemczech 4 razy droższy. Natomiast oczywiście... Ale na jednym bilecie można jeździć wszędzie? Wszędzie, tak, wszędzie. Wszystkim, co po szynach się porusza. Tak. To oczywiście jest łatwe do zrobienia w Austrii, trudniejsze w Niemczech czy w Polsce. Ale to jest do zrobienia. Powiem panu taki przykład, znaczy konkluzję z wprowadzenia tego w Austrii jest taka, że na przykład oni zakładali, że sprzeda się około 100 tysięcy, już nie pamiętam dokładnie ile, ale to jest, powiedzmy, załóżmy, rzędu 100 tysięcy biletów w ciągu roku, prawda? Pewnie ich było dużo więcej, natomiast o co chodzi? O to chodzi, że wypełnione zostało w ciągu jednego miesiąca, w 70% został wypełniony to całe oczekiwanie całoroczne, prawda? Czyli te założenia, które były przełożone na cały rok, jeżeli chodzi o sprzedaż, zostały zrealizowane w ciągu jednego miesiąca. To pokazuje, jak ogromne oczekiwanie jest pasażerów, nawet w krajach zamożnych. Głównie to świadomość proekologiczna też, prawda? To nie ma pan wrażenia, że mimo wszystko kolej w Polsce jest trochę niedoceniana? Ja myślę, że biorąc pod uwagę to, że przeciętny Polak wciąż, przecież my jako kraj jesteśmy, nawet nie jesteśmy pierwszej 20 krajów tak zwanych ukolejowionych, jeżeli chodzi o ilość pociągu kilometrów na pasażera, i to jest jakby coś, co mnie martwi. Natomiast no, jeździmy 2 razy mniej niż Czech, prawda, jeżeli koleją. Czy postrzeganie? Ja bym powiedział, że tą świadomość buduje się przede wszystkim poprzez jakby konkretne działania. No, podstawowym działaniem jest zwiększenie ilości par pociągów na danej trasie, na tym odcinku, który jest remontowany. I to jest coś, co musimy, do czego musimy podejść no, bardzo, bardzo poważnie. To znaczy organizatorzy transportu, bo my jesteśmy tylko skromnym operatorem, który realizuje zamówioną pracę przewozową. Natomiast na pewno organizatorzy transportu powinni mieć motywację albo większą ilość pieniędzy, żeby pomagać tym lokalnym społecznościom, co też dla nich nie jest łatwe, bo urzędy marszałkowskie no, muszą się liczyć z tym, że budżet królowy waży najwięcej w ich budżetach i nie jest tak prosto przekazać część środków na przewozy, ale ja tylko mówię, że funkcją celu jest to, bez względu na to, jakimi środkami to osiągniemy, prawda, czy tylko i wyłącznie marszałkowskimi, prawda, czy środkami zewnętrznymi, aby zapewnić pasażerowi przejazd w miarę komfortowy, ale przede wszystkim cykliczny, z dużą częstotliwością pociągów, które przyjeżdżają na stację, odbierają pasażerów. A ta duża częstotliwość to jaka? No podam panu przykładu, że na przykład na wyremontowanych liniach na Mazurach, czy na Lubelszczyźnie, na przykład ta 30, mamy 6 par pociągów. Powiedzmy, w porównywalnej trasie, w krajach nawet średnio rozwiniętych, troszeczkę bardziej od nas, prawda, to jest to około 20, a w krajach bardzo rozwiniętych jest około 44 par pociągów, tak jak mój research, czy moje badania pokazują w Szwajcarii, prawda. Oczywiście nie jesteśmy tak zamożni, natomiast powalczmy chociaż o to, żeby zamiast 6 par pociągów na trasie z Lublina do Łukowa, żebyśmy mieli chociaż 10 par pociągów. To zmieni radykalnie sposób myślenia pasażerów, prawda, bo to już będzie dużo, dojadą sobie do Łukowa, przysiądą się na inne koleje, bądź pojadą z nami prosto do Warszawy. Zatrzymują się na każdym przystaneczku, tak. Te przystanki też nie muszą być 300-metrowe, one wystarczy, że będą 50-metrowe, bo koleje regionalne mają to do siebie, że my jeździmy składami mniejszymi, składami bardzo kompaktowymi i nam wystarczy, powiedzmy, przystanek skromny, ale taki, żeby po prostu oczywiście był bezpieczny, ale to nie musi być jakaś monachomachia, prawda, jakaś gigantomania. To wystarczy. Ale jak pociągi jeżdżą częściej, to też przystanki mogą być mniejsze. Bo nie będzie się na tym pewnie... To też zależy, bo oczywiście z jednej strony tak, ale z drugiej strony są średnie miejscowości, prawda, dworce czy przystanki, które muszą być duże, bo tam też zatrzymują się składy dalekobieżne. To jasne, ale jeżeli mówimy o tych mniejszych
mniejszych. No, w tych mniejszych miejscowościach, gdzie się na przykład pociągi dalekobieżne nie zatrzymują, bądź pociągi towarowe też się nie zatrzymują, no to wiadomo, jest określony standard. Ten standard to jest bodajże 50 metrów, prawda, i to powinno wystarczyć. Bez względu na to, czy mam rację, czy nie, chodzi o to, żeby robić to w sposób racjonalny, prawda, czyli co to jest sposób racjonalny? A to to, że jak się remontuje, w sensie jak się dopuszcza daną infrastrukturę, to oczywiście wszyscy też muszą, cała brać kolejowa powinna usiąść ze sobą, cała w sensie koleje regionalne, zarządcy infrastruktury powinni sobie usiąść i powiedzieć, ok, to jest trasa, która została wyremontowana, będzie remontowana, do tego dokładamy program przystankowy, który też pan premier jest wprowadzony i to jest jakby kwestia bardzo istotna. Ten program przystankowy powinien ułatwić, jeżeli chodzi o Koleje Plus, powinien ułatwić wsiadanie i umożliwić wsiadanie mieszkańcom z mniejszych miejscowości i z wiosek, ale co do zasady tak, istotną kwestią jest to, żeby to były przystanki skromne ale i bezpieczne, ale żeby one były, prawda? I wtedy my, mając finansowanie na pracę przewozową od zarządów województw, prawda? Jeżeli te zarządy województw na to będzie stać, wtedy my stajemy na tego typu przystankach, pomagając lokalnym społecznościom, bo jeżeli będzie 10 par, powiedzmy, z Parczewa do Warszawy, czy z Łukowa do Warszawy, no to ci pasażerowie będą mieli ogromny komfort podróży, prawda? I też zmniejszy to też, już idąc daleko do przodu, zmniejszy to presję płacową, no bo ludzie, którzy mieszkają w Warszawie, pracują w warszawskich centrach spółek, prawda, czy nawet w oddziałach mniej lub bardziej regionalnych, no to wiadomo, że mają wyższe oczekiwania płacowe, aniżeli mieszkańcy, którzy dojeżdżają, powiedzmy, z mniejszych miejscowości. Mhm. Także to też wyrówna tą presję, prawda. Panie prezesie, a co się stanie na polskiej kolei, jak wejdą zagraniczni operatorzy? No to zależy jacy, prawda? No też trzeba sobie podejść do tego merytorycznie. Ja bym to podzielił wstępnie na tak prosto, na dalekobieżnych i tych regionalnych, prawda, które funkcjonują w ramach poszczególnych województw. No jeśli chodzi o przewoźników dalekobieżnych, na pewno zobaczymy daleko idące zmiany, bo to nie da się ukryć. Zresztą sami ci przewoźnicy i Komisja Europejska dziś mocno o tym mówią. Jeżeli chodzi o przewoźników, więc tu przewoźnicy ci, powiedzmy, zagraniczni, tacy jak Regiojet, Renfe hiszpańskie, które kupiło Leo Express, nie po to, żeby jeździć po Czechach i Słowacji, tylko żeby jeździć po większych krajach, tak jak Polska czy Niemcy, na pewno wprowadzą ofertę, która no, będzie dla pasażerów atrakcyjna. Natomiast jeżeli chodzi o przewozy regionalne, przewoźnicy regionalni jeszcze przez jakiś czas będą mieli ten komfort, prawda? Tak jak my, że w poprzednim roku, czy jeszcze poprzednim, podpisaliśmy te umowy wieloletnie, które były takim chlebem, prawda, i uczyniły spółkę bankowalną, czyli te umowy dziesięcioletnie, wieloletnie, z reguły dziesięcioletnie, ośmioletnie, to powoduje, że my do czasu wejścia konkurencyjnych przetargów, bo już teraz czwarty pakiet kolejowy wymusza konkurencyjne przetargi, prawda, czyli już nie mogę kontaktować umów z powierzenia, prawda, tylko na zasadach wolnej konkurencji, to wtedy zakładam, że ci przewoźnicy również będą chcieli tak zwanym łakomym okiem spojrzeć na przewozy regionalne, bo powiedzmy sobie szczerze, większość przewozów regionalnych na całym cywilizowanym świecie, włączając to Polskę, ona musi być dotowana. Jest to częścią misji solidarności społecznej, tak jak darmowa służba zdrowia, darmowa edukacja, tak samo prawie darmowa kolej regionalna, ona musi tak funkcjonować. No, nikogo nie będzie stać, żeby płacić horrendalne ceny za dojazd, powiedzmy, o jeden przystanek, prawda? To jest element w całym cywilizowanym świecie tej odpowiedzialnej polityki państwa i każdego państwa. I tak będzie u nas, ale jakby reasumując, na pewno po wejściu komercyjnych przewoźników ta sytuacja się znacząco zmieni, chyba że wszyscy, jak tu, prawda, jesteśmy obecnie na polskim rynku, będziemy, to jest tak jak, prawda, te tak zwane szczęki, jak się rozszerzają, prawda, czyli przy zwiększaniu przychodów i optymalizacja kosztów. To powoduje, że ten space, ta przestrzeń, prawda, ona w jakiś sposób będzie dawała nam możliwość składania już ofert
bardziej konkurencyjnych wobec przewoźników zewnętrznych, prawda, którzy wejdą na ten polski rynek. Czyli no, my musimy lepiej zarządzać tymi spółkami, szukać tych przychodów, prawda, obniżać taryfy tam, gdzie można, tam, gdzie nie, starać się puszczać jak największą ilość par pociągów, bo to się bardziej opłaca. Im więcej par pociągów, prawda, na danej trasie, szczególnie jeżeli chodzi o koleje regionalne, tym coraz większa liczba pasażerów korzysta z naszej kolei. Często to jest wykładniczo, mhm. Bądź nawet do trzeciej potęgi. Co to powoduje? Że nawet tam, gdzie jest deficyt, znaczy nawet tam, gdzie jest duża rekompensata, ona jest coraz mniejsza, bo ci pasażerowie, ich ilość rośnie wykładniczo i najzwyczajniej w świecie, nazwijmy to takie spotęgowanie ilości pasażerów, powoduje, że ta rekompensata de facto przy nawet większej ilości pociągów jest niższa, prawda? No bo przyzwyczajenia pasażerów są coraz bardziej prokolejowe. Panie prezesie, pan powiedział, że ci zagraniczni przewoźnicy będą pewnie starali się zaproponować ofertę konkurencyjną. Mhm. To czy ja mogę dopowiedzieć, że spadną ceny wtedy? Bez względu na to, czy to jest przewoźnik kolejowy, czy inny transport, no czym się konkuruje? Konkuruje się przede wszystkim ceną. Jeżeli jakość jest podobna bądź lepsza do oferowanych obecnie, no to wiadomo, że ten, kto położy niższą cenę, prawda, i lepszą jakość usług, ten wygra. Prawda? Mam jakiś okres czasu my jako Polska, żeby się tego dostosować, bez względu na to, czy to jest przewoźnik dalekobieżny, czy regionalny. Czyli tak jak powiedziałem, efektywność to jest najistotniejsze. Dobre zarządzanie spółką i efektywne zarządzanie spółką. Nie tylko kupno nowego taboru, ale przede wszystkim praca nad ofertą. I praca nad ofertą, optymalizacja kosztów oraz zwiększenie przychodów to są te elementy, którymi będzie wygrywał przewoźnik polski bądź zagraniczny, jak już powiedzmy ten rynek będzie. On już jest uwolniony, prawda, ale rzeczywiście jak ci przewoźnicy wjadą, więc tu nie jest nic nowego, to nie jest jakaś zawiła matematyka finansowa, to są proste elementy, proste działania, którymi kieruje się każdy przewoźnik, zarówno polski, jak i konkurencja, która wjedzie na nasz rynek. A koleje regionalne będą mogły jeździć na tych samych trasach, czy nie? Znaczy, co do zasady, my jeździmy na tych samych trasach, natomiast oczywiście zatrzymujemy się z większą częstotliwością. My nie mamy aspiracji, ani nie jest naszą misją, żeby ścigać się z kolejami dalekobieżnymi. My powinniśmy być tym chlebem powszednim, no bo tak jest w innych krajach. My powinniśmy, jako koleje regionalne, mieć pierwszeństwo, jeśli chodzi o przepustowość, bo de facto nami jeździ ta pani Kowalska, ten pan Kowalski, który, tak jak wspominałem, dojeżdża do pracy, do szkoły, po leki, do przedszkola i to jest jakby podstawowa potrzeba danego obywatela naszego, prawda? Czyli to, żeby miał swobodę i komfort przemieszczania się w celu zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb. Jeszcze raz podkreślam, swoich podstawowych potrzeb życiowych, no bo podstawową potrzebą życiową jest to, żeby móc w sposób komfortowy przemieścić się do szpitala, do szkoły, prawda, do rodziny i jakby zrealizować swoje inne podstawowe potrzeby. I to jest kolej regionalna. Natomiast kolej dalekobieżna jest też istotnym elementem. Natomiast my nie rywalizujemy w ten sposób. Tak jak mówię, my zatrzymujemy na każdym przystanku. Oczywiście ta oferta nasza powinna być rozwijana, bo my cały czas poruszamy się w obrębie poszczególnych województw, natomiast ta oferta, jeżeli chodzi o przewoźników zagranicznych, zresztą nasza również jest w jakiś sposób, szczególnie w województwie zachodniopomorskim, prawda, czy w innych granicznych województwach, my musimy się starać myśleć kategoriami regionów. Tak myśli się w Europie Zachodniej, tak musimy myśleć my, czyli nie tylko w obrębie tego województwa, a również wyjeżdżając za granicę i nie do najbliższego przystanku, prawda, tak jak jest to obecnie na granicy niemieckiej, tylko jechać dalej do Lubek, znaczy do Berlina na przykład, do innych miast, które są. Berlin od granicy jest bliziutko w zasadzie. No tak, ale często się zdarza, że koleje regionalne jeżdżą tylko i wyłącznie do najbliższego przystanku, a później Deutsche Bahn czy koleje landowe zabierają ich dalej. My musimy się nauczyć, znaczy my musimy jak najszybciej się nauczyć rywalizować z nimi. Czy to jest przewoźnik dalekobieżny, ale przede wszystkim regionalny. My musimy myśleć kategoriami klastra, kategoriami większego regionu, prawda? Większych regionów. Tak samo, jeżeli chodzi o obiegujemy, jeżeli będziemy obiegować w ramach województwa, to również trzeba myśleć o tym i porozmawiać się z panami marszałkami czy z paniami marszałkiniami, że pozwoli nam w ramach międzywojewódzkich obiegów obiegować te trasy w sposób o wiele bardziej efektywny. Także my po swojej stronie mamy jeszcze sporo do zrobienia. Natomiast krok po kroku ta spółka wychodzi z coraz to lepszą ofertą.
i składowymi tego kolejnymi krokami milowymi, które już, które będziemy za chwilę realizować, a które realizujemy już teraz, czyli jak pan wie, podpisaliśmy tę umowę wieloletnią po raz pierwszy w historii 20-letniej spółki. To jest duży sukces. Staliśmy się spółką bankowalną, porozumieliśmy się z Komisją Europejską, która jakby notyfikowała tą niedozwoloną pomoc publiczną, czyli już nie mamy tych starych grzechów, mamy czystą kartę, no plus wyszliśmy z definicji spółki będącej w trudnej sytuacji ekonomicznej, wyczyściliśmy KRS, co powoduje, że spółka de facto już ma czystą, nową kartę. I to zrobiliśmy w ciągu niecałego roku, prawda? Teraz jesteśmy już spółką SA, świeży temat sprzed niecałego miesiąca, czyli jakby jeszcze spółką, która jest bardziej wiarygodna na rynku, mówiąc w skrócie oczywiście, też oczywiście dla wtedy udziałowców, teraz już, prawda, akcjonariuszy, ta spółka oczywiście mają o wiele większe prawa, ale też no, w jaki sposób ta spółka czyni nas bardziej wiarygodnym na rynku, prawda? Panie prezesie, to jeszcze jedno pytanie na koniec. Jakość pociągów. Mhm. W jakim my jesteśmy momencie? Gdyby pan tak mógł spuentować właśnie naszą rozmowę tą jakością pociągów. No bo wiadomo, że jeżeli chcemy konkurować o pasażera, to te pociągi nie mogą wyglądać jak przedpotopowe urządzenia. To jest takie fajne pytanie na podsumowanie, bo my jako Kolej Polska jesteśmy takim średniakiem europejskim, prawda? Jeżeli chodzi o kolej regionalną, powiedziałbym, jesteśmy wciąż jeszcze, musimy się uczyć od, powiedzmy, od Niemców, Austriaków czy Szwajcarów, prawda? Natomiast, jeżeli chodzi o częstotliwość połączeń, jakość oferty, natomiast jeżeli chodzi o tabor, w ciągu ostatnich 5 lat, oczywiście z wyłączeniem Porregio, które było, nie mogło sięgać po te środki, dlatego że było w trudnej sytuacji ekonomicznej, teraz już może, ale jeżeli chodzi o tabor, to już wcale nie jest tak źle. To znaczy, ten tabor kolei samorządowych jest już całkiem niezły i często lepszy. Natomiast oczywiście, patrząc na to globalnie, szczególnie z perspektywy spółki takiej, jak jest Porregio, to ten program, pierwszy też w historii, ogromny program inwestycyjny na 200-300 pojazdów, które uruchamiamy za chwilę, no to jest ta, nazwijmy to, bieżąca potrzeba. Bo to nie jest tak, że ktoś sobie, czy prezes Martynik wymyślił, że musimy kupić 200 czy 300 pojazdów. Nie. Mamy 190 pojazdów, 187 pojazdów, które są starsze, które mają 27 lat, niech pan sobie wyobrazi, które już de facto nie opłaca się, nie ma sensu w żaden sposób remontować czy ulepszać. My musimy po prostu je wymienić na nowe. I po to jest ta wymiana tych 200-300 pojazdów. Oczywiście do tego musimy dodać taką, może nie rezerwę, ale też modernizację tych pojazdów, które jeżdżą wciąż, które na to zasługują i ma ekonomiczny sens, żeby je modernizować. I dodatkowo do tego trzeciego elementu, czyli zakup nowych pojazdów, modernizacja tych, które jeżdżą, musimy dodać te tak zwane punkty utrzymania taboru, które są integralną częścią tej naszej usługi przewozowej, bo kolej jest najbezpieczniejszym środkiem transportu i te puty tak zwane, czy nasza infrastruktura techniczna musi być mocno doinwestowana. Czyli odpowiadając, konkludując swoją odpowiedź, ja bym powiedział, zakup nowego taboru jest jednym z najważniejszych elementów, w przypadku mojej spółki najważniejszym elementem, z uwagi na to, że klient już na tym otwartym, konkurencyjnym rynku będzie wsiadał tylko do tych przewoźników, którzy zapewnią mu regularny dojazd do na przykład do miejsca pracy, b, dojazd nowym bądź zmodernizowanym taborem określonej wysokiej jakości, bezpiecznym, bo jak pan wie, możliwość zarażenia, czy ryzyko zarażenia COVID-em w pojazdach szynowych to jest 0,02%, ale ten nowy, zmodernizowany tabor wysokiej bądź dobrej jakości jest tym niezbędnikiem, żebyśmy mogli powiedzieć, że robimy ten skok cywilizacyjny właśnie dla tego naszego obywatela, dla pani Kowalskiej, pana Kowalskiego. No i to jest też jakby moja misja, którą mam nadzieję za chwilę zrealizuję w kontekście ogłoszenia największego przetargu, pierwszego takiego w historii 20-letniej spółki, który mam nadzieję będzie ogłoszony w ciągu najbliższych tygodni. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Artur Martyniuk, prezes Polregio, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To był program Szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuch. Do zobaczenia.